Cześć, witajcie, z tej strony Grid 79. Dzisiaj postaramy się zapolować na moduły technologiczne, jak i moduły podnoszące pojemność frachtowca. Co trzeba zrobić wpierw? Musimy się przespacerować na stację kosmiczną, odnaleźć tutaj pana handlarza złomem. I zdobyć współrzędne frachtowca. Pierwsze kosztuje 5 milionów. Mamy skaner sygnałów SOS, sztuk jedna. Jeżeli byśmy chcieli kupić drugą, będzie już kosztowała 10 milionów. Ale postaramy się zrobić tak, żeby... podglądałem statki. Postaramy się zrobić w ten sposób, żeby nie marnować tej jednej jednostki, tylko wykorzystać ją wielokrotnie, pomimo że jest ona teoretycznie jednorazowego użytku. Tylko do tego będzie potrzebny w slocie technologii osobisty rafinator. Nie zapomnijcie go zrobić. Jak już mamy nasz skaner sygnałów, znaleźliśmy portal. Czas udać się do kolejnej galaktyki. No przestań mnie szturchać, ej. Oczywiście innego systemu, nie galaktyki. Mój błąd. Jeżeli wylądowaliśmy na spalonej planecie, to znaczy, że jesteśmy we właściwym miejscu. Chwila, bo coś tu na mnie szarżuje. Tak niezbyt szybko, ale mimo wszystko próbuje mnie zjeść. Jedyne co nam pozostaje teraz to wsiąść do naszego statku. I lecieć w kosmos. Rozbawił mnie ten zwierzaczek. Kiedy już jesteśmy w kosmosie, musimy odpalić nasz skaner sygnałów. Czekajcie sobie, przestawię.
i włożyć go do naszego rafinatora. Jest sobie tutaj aktywny, spokojnie wszystko powinno grać. I warpujemy. Dość szybko wykryto sygnał SOS. Mamy nasz porzucony frachtowiec, więc starajmy się na nim wylądować. Dość ciekawy efekt, trochę jak w Mass Effect'cie. Przechodzimy przez pierwsze drzwi. I otwieramy śluzę powietrzną. Teraz wchodzimy w nasz ekwipunek. I wrzucamy nasz skaner z powrotem do skafandra. Tutaj przejdę powoli, to bo chcę go przeszukać. Czasami na frachtowcach można znaleźć dość ciekawe rzeczy, tak samo jak wartościowe, tak i schematy na różnego rodzaju ozdoby. Już kilka mi się trafiło, więc przejdę go sobie powolutku. Wam to po prostu przyspieszę, żebyście nie musieli ze mną wędrować po całym. Jeżeli macie problem z temperaturą, bo jest dość zimno na frachtowcach, dość gęsto macie porozstawiane jednostki grzewcze, więc możecie z nich spokojnie skorzystać.
ryzyko nie jest zbyt duże, a można się całkiem nieźle obłowić. Właśnie o tym mówiłem. Mamy też właśnie nowe elementy budowy, pojemnik z florą. Wydaje mi się, że wygląda dużo lepiej niż ten z podstawowych receptur, jakie mamy. Listę załogi będziemy mogli sprzedać na stacjach kosmicznych, więc jak najbardziej też się nam przyda. W razie gdybyśmy chcieli się cofnąć do statku, tutaj mamy drogę na skróty. Stabilizuje.
Kryształ burzy, dość cenne znalezisko. Mam, proszę, kolejny element budowy. Po to między innymi właśnie przeszukiwałem dzienniki, żeby znaleźć wpisy jakichkolwiek z oficerów, żeby móc się zalogować później do głównego komputera. Dzięki temu możemy uzyskać dziennik kapitański, który również będzie można sprzedać na którejkolwiek ze stacji. Sprawdzone. No i chcąc, nie chcąc, doszliśmy na koniec frachtowca. Zaraz odbierzemy nasze nagrody. Myślę, że jeżeli ktoś się nauczy jego budowy, w sumie nawet nie ma się co uczyć, po prostu idziemy po kolei przez drzwi. Jeżeli by sobie odpuścić walkę i po prostu przebiec, to jesteśmy w stanie zrobić to file. W 5 minut maksymalnie, podejrzewam. Coś przeze mnie przeleciało. Jakiś blobik.
A jak będzie bardzo natrętny, to mu odstrzelimy dupsko, ale na razie nie wkurza jakoś mocno. No i jesteśmy w centrum frachtowca. Chciałem przyspieszyć ten film, ale chyba zostawię go w oryginalnej prędkości. I teraz tak. Mamy trzy wyjścia. Pobrać nanity, skonstruować grudź frachtowca, czyli powiększenie magazynu naszego frachtowca, lub odebrać ulepszenie technologiczne. Ulepszenia technologiczne są randomowo, więc... Co tu mamy? Ogniwo floty. Tutaj mamy teleport do praktycznie z samego początku. Frachtowiec odhaczony, bez większych problemów. Leciliśmy z frachtowca, kawałek nasz skaner sygnałów spokojnie pozwala się użyć kolejny raz, także 10 milionów zaoszczędzone. Odpalamy go drugi raz. Chowamy do rafinatora. I lecimy. Nie byłem pewien co do tej sondy, czy niczego nie znajdzie, bo mam dużo złomu ze sobą. Ale się nam zwarciło tym razem. No i ponownie. Przez pierwsze drzwi przebiegamy. A wypadałoby je otworzyć. Otwieramy śluzę. No i wyjmujemy nasz nadajnik z rafinatora. Będzie na trzeci raz. Skoro już tu jesteśmy, może spróbuję przebiec. Zobaczymy, jaki czas wykręcimy. Nie walcząc. No, halo.
przywiesił. No dobrze, spróbujmy sobie przebiec. Dobrą stronę polecę, nie znam tego frachtowca jeszcze tak dokładnie. To przejście, które robiliśmy przed chwilą, było moim pierwszym, więc możliwe, że gdzieś się zagubię po drodze. Jeżeli tak, to z góry przepraszam za to, ale no nie był jakoś specjalnie skomplikowany, więc chyba ogarniemy. No chyba nawet 5 minut to nie trwało, co? No i konstruujemy ulepszenie. Jakaś jednostka wydobywcza. No i co? I wracamy do statku. Całość ile nam zajęła? 3 minuty? No i możemy teraz lecieć na kolejny frachtowiec, powtórzyć to jeszcze raz kolejny i w ten sposób zdobyć wszystkie możliwe ulepszenia do naszych frachtowców, jakie są. Z mojej to strony to wszystko. Dzięki wam za oglądanie i trzymajcie się. Do zobaczenia.